Nowe fakty są takie, że rozpoczęty właśnie został, chcieliśmy też ogłosić, bo to było w zeszłym tygodniu dyskusja o tym, że Kazachstan podjął decyzję o prywatyzowaniu swoich sektorów, jak telekomunikacja, rolnictwo, przemysł. W związku z tym chcemy to ogłosić i zaproponować, jako my, Izba Euroazjatycka, w partnerstwie z Kazachstanem, że wszyscy nasi przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym procesie prywatyzacji, zapraszamy i pomożemy i będziemy promować naszych przedsiębiorców tam w Kazachstanie, w Ministerstwie Inwestycji, Infrastruktury, w Ministerstwie Finansów, po to, żeby nasi przedsiębiorcy mogli uczestniczyć w procesie prywatyzacji i przede wszystkim, żeby nasze firmy były na terenie Kazachstanu, ponieważ my jako Izba już od ponad roku aktywnie tam uczestniczymy. Robimy wyjazdy gospodarcze. Jest już kilku naszych partnerów polskich, którzy już zainwestowali pieniądze. W związku z tym naprawdę Kazachstan zaczyna się robić bardzo interesującym krajem w randze światowej. My wszyscy w Europie Zachodniej jesteśmy otwarci jakby tylko w Europie. Natomiast między innymi ta Izba Euroazjatycka powstała, że Europa powinna się przesunąć w kierunku wschodu, Europa Wschód. Kazachstan jest potężnym krajem, bardzo bogatym w złoża przede wszystkim, które my możemy wykorzystać, ale przede wszystkim też my jesteśmy do dyspozycji jako naprawdę siła taka innowacyjnych technologii, nowych technologii, które możemy wdrożyć tam w Kazachstanie i być partnerem, jednym z pierwszych partnerów z Europy Zachodniej w Eurazji. Są ograniczenia, ale to też będziemy o tym dyskutowali, bo w zależności dla kogo ograniczenia, bo jeżeli wartość na przykład zainwestowanych 50 milionów dolarów, tak, w proces prywatyzacji to jest dużo czy mało, tak, dla powiedzmy korporacji to są żadne pieniądze, ale jeżeli rozmawiamy o sektorowości, o klastrze, o kilku firmach, które mogą na przykład uczestniczyć w procesie prywatyzacji i zbiorą kapitał 50 milionów złotych i uwaga, będą zwolnione z podatków, no to jest gra warta świeczki. A obecność przedstawiciela Kazachstanu w prywatyzowanych firmach? To jest do dyskusji. Może być jako partner kazachstański, może być jako kapitał 100% polski. To jest właśnie teraz w tym procesie i to nawet bardzo dobrze, bo sami Państwo wiecie, my przechodziliśmy ten proces prywatyzacji lepiej, gorzej, ale wyszliśmy jakby z bardzo dobrym sukcesem, a Kazachstan potrzebuje nas. Powiem więcej, bardzo dobre relacje mamy z Kazachstanem, o czym się w Polsce o tym nie mówiło. Jestem w Kazachstanie od 3 lat. Tak stabilnej polityki i gospodarki naprawdę nie widziałem. Ten proces, który podjął prezydent Nazarbajew, to jest właśnie jakby pierwszy krok skierowany do całego świata, ale tak naprawdę na Europę. I powiem więcej, taka stabilna gospodarka i tak zarządzana w kierunku Polaków, polskich firm jest idealną trampoliną, nie dość, że dla polskich przedsiębiorców do Kazachstanu i skorzystania przez Kazachów z naszej wiedzy, technologii i doświadczenia, to po drugie Polska jest takim pasem transmisyjnym na Europę Zachodnią i my możemy też mieć partnerów z Europy Zachodniej, mówię tu o Francji, Niemcach, aczkolwiek oni też tam są, ale rozmawiamy z Niemcami, Francuzami, którzy mogą też uczestniczyć w takich prywatyzacjach.